Dobry wieczór Państwu, dzień dobry nawet jeszcze. Witamy z Krakowa. Co prawda za nami Wawelu nie widać, ale jest Szkieletor. Tak jest. Dzisiaj z nami gość specjalny. Ktoś, kto kiedy stał parę minut temu z nami przed budynkiem, w którym teraz jesteśmy, budynkiem, w którym jest biuro AIP, z którego nadajemy dzisiejszy program, zadał nam pytanie, spawaliście kiedyś mikomakiem? Na co pada odpowiedź, w życiu niczym nie spawaliśmy. Niestety tak. Takich umiejętności nie mamy, ale okazuje się, że artyści fotograficy, rzeźbiarze mają takie umiejętności. Tak jest. A naszym gościem jest Wacław Wantuch, znany fotograf, mistrz aktu i rzeźbiarz oraz... Kim ty, Wacław, jeszcze jesteś? Ja to powiem, wypada powiedzieć dzień dobry, czy dobry wieczór, no bo w sumie tak jakoś jest teraz. Mhm. No tak jest dosyć ciekawie, mówiąc szczerze, bo ani to dzień, ani to noc. Będzie coraz ciemniej, więc będzie coraz więcej widać za oknem. Wacław teraz jest budowniczym, bo powiedział, że właśnie wokół domu drogę buduje. No tak. W Polsce to modne. Budują autostrady, Wacław też. No ale pytanie, czy za pieniądze z Unii Europejskiej. No dobrze. Facek zrobił w tej chwili taki niezwykły projekt. Ten niezwykły projekt nazywa się Fotografia Kolekcjonerska. Dopiero co go skończyłeś, prawda? Tak, niedawno został ukończony. Nie wiem czemu, jak włączył się kamery, to Wacek mało mówił, się zrobił. Ale to ja już znam te jego numery, także spodziewałem się nawet tego. No dobrze. I ten projekt to są rozmowy z ludźmi związanymi z fotografią kolekcjonerską, z wielkimi polskimi artystami, ale również z pracownikami naukowymi. Tych rozmów jest bardzo dużo. Powstał z tego zbiór rozmów w formacie MP3 oraz film, 14-minutowy film, który teraz Wam pokażemy, żebyśmy wiedzieli, o czym dzisiaj rozmawiamy. Także ostry telekino start. Jeżeli pójdę do ciemni i zrobię odbitkę, wykonanie tej odbitki kosztuje dużo pracy i jest jakimś dalszym, powiedziałbym, ciągiem pracy twórczej. Że to fotografia nie kończy się na naciśnięciu, że jak gdyby dalej pracuję w ciemni, dopiero coś z tego tam powstaje. Jak mam taką odbitkę i mam z komputera wypracowany wydruk i przyjdziesz do mnie do domu i wylejesz mi kawę na odbitkę z ciemni, to cię zabije. Ja wychodziłem z Warszawy, z płonącej Warszawy w czasie Powstania Warszawskiego. Ja wiem, ile rzeczy zginęło. Wobec czego szukałem sposobu, technologii, mówiąc brutalnie, która pozwoli mi możliwie, mniej kłopotliwie, ale wiernie wykonać zespół kopii moich zdjęć. Z około 80 tysięcy moich zdjęć czarno-białych. Ja czułem zawsze wielki dyskomfort, oddając swoje fotografie komuś, żeby ktoś je skopiował, powiększył i przygotował do tego, żeby one funkcjonowały w publicznej przestrzeni jako skończone prace. Dlatego, że ten moment, w którym zdjęciu nadaje się pewnego ostatecznego charakteru, bardzo zależy od fotografa. Ta interpretacja świata, o którą my walczymy, nadaje się tą interpretację różnymi krokami technicznymi. Czasami nie chce mi się do tej ciemni iść, bo ta praca jest szalenie żmudna i troszeczkę nie na rytm dzisiejszych czasów, ale uważam, że nikt mojego negatywu nie rozumie tak jak ja sama i nikt mi nie zrobi takiej odbitki, jaką ja sama chcę. To jest praca bardzo osobista, to nie jest bezosobowe odbicie negatywu 1:1, to jest jednak jego interpretacja i nikt oprócz mnie nie wie, jak taka odbitka powinna wyglądać. Ja też nie wiem na początku, jak podchodzę do tej pracy.
jakaś czerwona lampka mi się też zapaliła wtedy, że tak jak jako plastyk zwracam uwagę na technologię przy malarstwie, przy grafice, to fotografia też musi mieć jakieś swoje zasady, jakieś swoje obostrzenia technologiczne, które pozwolą na to, żeby oferując komuś pracę, mieć poczucie, może nie tylko poczucie, ale też dać gwarancję na to, że te prace przez ileś lat zostaną w formie niezmienionej. Początki kolekcjonowania fotografii można bardzo dokładnie datować, bowiem fotografia zyskała zainteresowanie jako obiekty do zbierania dopiero gdzieś w połowie 70. lat tamtego stulecia. Tak się dziwnie składa i ciekawie zarazem, że miałem to szczęście i okazję zetknąć się z tym miejscem, z tą osobą, która zainicjowała i rozpoczęła tą pracę. Można tą osobę dokładnie określić. Był to Marco Missani, fotograf szwajcarski, włoskiego pochodzenia. Doszliśmy do wniosku, no, trzeba pokazać kolekcjonera fotografii. Prawdziwego kolekcjonera fotografii, zrobić wystawę tego, co on zdobył. Powstało pytanie, czy istnieje w Polsce jakiś kolekcjoner fotografii? Nie mogę powiedzieć, żeśmy znali na tyle rynek w tym czasie, czy nasza odpowiedź była jedyna możliwa, ale w każdym razie znaleźliśmy jednego, był to Wojciech Jędrzejewski z Warszawy. Z czasem, kiedy miałem coraz większy kontakt z artystami, zacząłem zwracać uwagę na coś, co jest szalenie ważne dla kolekcjonera, mianowicie na wartości odbitek. Na to, czy one są edytowane, czy one mają podpis autora, czy one mieszczą się w zakresie pewnych wymogów kolekcjonerskich, a to jest bardzo ważne w przypadku, kiedy kiedyś w przyszłości chcielibyśmy się tych zdjęć pozbyć, bo każdy kolekcjoner musi brać pod uwagę taką okoliczność, że przyjdzie czas, kiedy zapragnie któreś ze swoich zdjęć sprzedać. Oni byli znani z wystawnego trybu życia, ale też z mecenatu artystycznego od późnego średniowiecza. To są te pałace, które po nich pozostały, pełne wybitnych dzieł sztuki, bo zatrudniali Rafaela, Michała Anioła. I w tym wywiadzie zapytano tego pana Borgese, gdyby był tak majętny jak jego przodkowie, to co by dzisiaj kolekcjonował? No się na myśli powiedział, że kolekcjonowałby fotografię. Wydaje mi się, że cały problem z fotografią kolekcjonerską w Polsce i cały problem z fotografią w Polsce wynika z naszej edukacji na takim poziomie podstawowym, że jednak przez te 50 lat PRL-u i kilka lat potem nie uważano powszechnie fotografii za rzecz wartościową, za dziedzinę samodzielną sztuki. Przecież do dzisiaj wielu z nas musi udowadniać, że zdjęcie może być dziełem sztuki i do dzisiaj te właśnie żarty scen odbitek wynikają z jednego, ze zdziwienia, że ktoś może kupić zdjęcie. Przecież już przynajmniej od kilkudziesięciu lat, od czasu przed II wojną światową, powstawały idee utworzenia Muzeum Fotografii. Te idee nawet prowadziły do powstania jakichś kolekcji fotografii, ale czy to w sytuacji II wojny światowej, czy niedługo potem, w pierwszych latach po II wojnie światowej, całe zespoły fotografii gromadzone właśnie, nawet z myślą o Muzeum Fotografii, ulegały zniszczeniu. Nieustannie pojawia się ten problem, co zrobić z fotografią, która pozostaje. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o fotografów, to nie jest sytuacja dramatyczna, bo jednak fotografowie, przez to, że mają ogromną wiedzę na temat samej fotografii, to oni też wiedzą, jak tej fotografii nie robić krzywdy. Więc ich archiwa nie są w stanie dramatycznym. Właśnie zwykle są w bardzo dobrym stanie. Na pewno warto, żeby je dobrze opisywali i to jest ważne, żeby jak oni umrą, to żeby osoby, które te archiwa odnajdą, żeby wiedziały, co jest czym i potrafiły po tym archiwum się poruszać. I to jest istotne. Często brak w początkowej jakby fazie pracy nad jakimś dziełem czy jakimś projektem artystycznym, bez tej świadomości tego, czym fotografia odbitka może być, powoduje, że później, kiedy ona trafia albo na wystawę, albo do kolekcji, nie jest do tego odpowiednio przygotowana. Natomiast tworzenie prywatnych kolekcji fotografii to nie jest zbyt popularne w Polsce, ale już się zaczyna, już jest troszkę tych prywatnych kolekcji. Jest również ważne ze względu na zachowanie historycznej spuścizny polskiej fotografii. Inaczej to wygląda we Francji, inaczej wygląda to w Anglii czy w Stanach. We Francji
takim jednym, ale chyba najważniejszym punktem, w którym można się zorientować w aktualnie rządzących nurtach kolekcjonerskich, cenowych, bo to wszystko ma jakieś połączenie w którym momencie, jest Bièvre, mała miejscowość leżąca na przedmieściach Paryża. Tam raz w roku zbierają się kolekcjonerzy, handlarze, historycy. Jest kilka ważnych aspektów, na które chciałabym zwrócić uwagę osobom, które kolekcjonują fotografię lub osobom, które zajmują się fotografią artystyczną. Przede wszystkim bardzo zachęcałabym do tego, aby nie taić swoich technik fotograficznych, dlatego że informacje autora o zastosowanych technikach fotograficznych są bezcenne dla konserwatora, który potem ma zadecydować o sposobie przechowywania lub sposobie konserwacji fotografii. Tak zwany papier barytowy to nic innego jak papier, który jest powlekany mieszanką pigmentowo-klejową, czyli mieszaniną białego pigmentu, którym jest jakiś związek chemiczny baru. Może to być siarczan baru, może to być chlorek baru, może to być wodorotlenek baru. Z przeglądu literatury wygląda, że najczęściej stosowany jest siarczan baru. I spoiwem jest klej pochodzenia zwierzęcego, na przykład żelatyna. Zadzwoniono kiedyś do mnie w sprawie zmian, które zaszły w fotografiach podczas ekspozycji. Pojechałem na miejsce i byłem zaskoczony stanem zachowania fotografii, które były relatywnie nowe, były eksponowane dopiero od bodajże 2 tygodni. Na powierzchni wielu fotografii pojawiły się żółto-brązowe plamy, zacieki, takie jak gdyby w formie zadymienia. Możemy się zastanowić, na jakiej ścianie wieszamy. Możemy przez chwilę pomyśleć, czy jest to ściana wewnętrzna, czy jest to ściana zewnętrzna. I tu będzie to miało zasadnicze znaczenie. Ściany zewnętrzne się wyziębiają łatwiej. Częściej zmieniają się te parametry, o których mówiłam. Czasem dochodzi nawet do kondensacji pary wodnej na takiej ścianie. Jest ona zimna. Podczas gdy ściana wewnętrzna mniej ulega zmianom, bardziej stabilne są te warunki. Ważne jest też to, jak powiesimy naszą pracę. Podłożem dla techniki pigmentowej praktycznie może być wszystko. Wszystko, do czego da się przykleić ten obraz, który powstał. Czyli wszystkie w miarę równe powierzchnie, na które możemy wylać warstwę żelatynową, która będzie mogła być zakarbowana i ona będzie wtedy podłożem. Może być szkło, może być porcelana, może być metal, może być drewno. Pigmenty przeleżały miliony lat w ziemi i są trwałe. Nawet tlenki czy sadze, które są używane, też mają ogromną trwałość i one się nie niszczą. To wszystko jest zamknięte jak w kapsule w żelatynie. Każde ziarenko pigmentu jest otoczone żelatyną. Mi pamiętam do myślenia dało to, co kiedyś robił Andy Warhol ze swoimi obrazami. On te obrazy traktował jako drukarnię papierów wartościowych. Miał ludzi, którzy kopiowali, powielali jego prace i sprzedawali je, tak jak byłyby to banknoty zupełnie. Tak jak miał swój własny bank, który emituje wartościowe przedmioty w określonych seriach. Dokładnie tak, jak się robi z banknotami. Banknoty też są ponumerowane. Myślę tutaj jakby specjalnej różnicy pomiędzy banknotami a dziełami sztuki, albo fotografią, czy czymkolwiek innym, co sprzedaje się w podobny sposób, chyba nie ma. Ja bym chciał bardzo, żebyśmy dotarli do takiego momentu, że dla wszystkich będzie oczywiste, że to nie medium tworzy sztukę i że tak samo jak malarstwo sztuką nie jest, tylko bywa, tak samo grafika i fotografia. Nie medium o tym decyduje, a żadne medium nie wyklucza tworzenia sztuki. Mam wrażenie, że wciąż się zmagamy z takim poczuciem społecznym, z szczególnym takim odbiorem, że jak fotografia, to znaczy, że nie sztuka, że to jest rzemiosło. A to tak samo może być sztuka jak malarstwo i tak samo może nie być sztuka jak działanie w każdym innym medium. Najczęściej wiem, że się pojawia takie pytanie, ale po co? Po co mamy inwestować nasz czas, nasze pieniądze, żeby przechowywać jakieś niepotrzebne nam w tej chwili dzieła sztuki, fotografie, archiwalia? Nikt do nich przecież nie zagląda przez wiele lat. Ja mam tylko jedną odpowiedź, że po to, że to jest nasza historia. To jest nasza tożsamość, to jest świadomość tego, kim jesteśmy. To życie nie jest po nic. Ono jest po coś. I to, co robimy, też ma być po coś, a nie tylko po to, żeby to wrzucić gdzieś tam, w wirtualny świat Wielkiego Brata.
możesz pokazać pytania. Witamy Państwa ponownie. Z nami Wacław Mantuch, fotograf, artysta. No a teraz można powiedzieć, że spec od fotografii kolekcjonerskiej. Producent i reżyser. Możesz skomentować. Paweł Duma, nasz trzeci kolega z zespołu, jest dzisiaj we Wrocławiu i napisał, że Wrocław płacze i błyska. Penowiec.com, gorąco pozdrawiamy pana Wacka, ekipa Penowiec.com. Pięknie przedstawione, chłopaki, gratulacje, napisał Kemot. To jest nasz stały widz, który ustanowił nagrodę, jeżeli kiedyś program potrwa 2 godziny, stawia nam flaszkę. Bardzo lubi nas oglądać. I pojawiły się już pytania merytoryczne, bardzo ciekawe. Staszek pyta, tak? Jak kolekcjonować fotografie, gdzie się tego nauczyć? Tego nie wiem, bo ja tego nie wiem, podobnie jak jestem żadnym specem od fotografii kolekcjonerskiej. No ale to w takim razie to moje pytanie będzie. Skąd w ogóle ten pomysł zrobienia takiego dokumentu o fotografii kolekcjonerskiej? Ten film nazywa się Fotografia kolekcjonerska tylko z tego powodu, że gdybym go nazwał inaczej, czyli zgodnie z tym powodem, dla którego on powstał, a tak w ogóle nie miał powstać żaden film na temat fotografii kolekcjonerskiej, ani na temat tego, od czego się to zaczęło, a zaczęło się to wszystko od fotografii archiwalnej. Mi do głowy by nie przyszło, żeby robić film na ten temat. Po prostu odwiedziłem kiedyś dyrektora Muzeum Historii Fotografii w Krakowie i rozmawialiśmy na temat przekazania prac do muzeum. Ja zacząłem dopytywać go o technologię, w jakiej oni, jakie standardy technologiczne, jakie są przyjęte w przypadku fotografii, tak żeby spełniały one właściwości archiwalne, żeby miały one właściwości archiwalne. I jak zaczęliśmy, on też wezwał konserwatora fotografii i zaczęliśmy to doprecyzowywać, doszedłem do wniosku, że muszę się dowiedzieć troszeczkę więcej na ten temat. Najprostszą rzeczą, żeby się dowiedzieć, jest pytać, więc postanowiłem, że zacznę pytać. Jak zacząłem pytać, najpierw myślałem o technologii digigrafii, czyli o systemie, który opracował Epson. Jak odwiedziłem pana Gardulskiego, pana Tomaszewskiego, przekonałem się, że to jest bardzo dobry materiał warsztatowy, te rozmowy, które z nimi mam, bo ci ludzie mają bardzo dużo rzeczy fajnych do przekazania, od nich się naprawdę można wiele nauczyć. Ale się przekonałem dosyć szybko, że digigrafii to jest część tego, co stanowi, czy co w przyszłości będzie stanowić fotografię o walorach archiwalnych. Bo jakby nie było, jeszcze bardzo ważnym elementem fotografii o tych właśnie standardach, znaczy z tymi standardami archiwalnymi, to jest fotografia klasyczna, ciemniowa. I postanowiłem, że odwiedzę tak samo tych ludzi, którzy są specjalistami w pracy w ciemni i stąd te wizyty również u takich osób. Mhm. No mówiłeś, że film nie miał powstać, czyli twoim... Kiedy narodził się pomysł, że jednak to nie będzie tylko twoja nauka, ale też będziesz chciał pokazać tą wiedzę, podzielić się z nią ze światem? Jak usłyszałem, jak fajnie o swoim warsztacie mówi pan Gardulski, pan Gierałtowski, pan Tomaszewski. Ale to wróciłeś do nich wtedy z dyktafonem dopiero? Nie. Jak wtedy, jak odwiedzałem na przykład pana Gierałtowskiego, jechałem do nich z myślą o tym, żeby zrobić materiał o tym, żeby wytłumaczyć, wyklarować czy przybliżyć, na czym polega system digigrafii. To jest bardzo fajna rzecz, to co wymyślił Epson wspólnie z papierniami. Cały ten system kierowany dla muzealników, dla usługodawców i dla artystów, którzy mają tą trzecią gałąź digigrafii. Jak tak o tej digigrafii autorskiej opowiadasz? Bo to jest jakby nowoczesna czy też cyfrowa forma
fotografii barytowej, tak? Czy coś, nie co, tylko. Nie tylko? No to opowiedz coś na ten temat, bo szczerze mówiąc dla mnie jest to nowa zupełnie, nowe hasło, digigrafia. W ogóle słowo... Pamiętam, to ja opowiem wam taką anegdotę, bo kiedyś rozmawiałem z Wacławem i z Jackiem Kowalczykiem o wydrukach z drukarki Epson, chyba miałeś wtedy 720, tak? Czy jakąś tam drukarkę i piękne zdjęcia reprodukowane właśnie na tej drukarce. Panowie zastanawiali się nad nazwą techniki, jak nazwać taką technikę, tak? No bo są różne nazwy i to musiała być taka artystyczna nazwa i usłyszałem wtedy słowo piezo tinta. Super. Nazwa super, lepsza niż digigrafia. Tylko, że wtedy chodziło jakby o technologiczny sposób nakładania pigmentu na podłoże. Digigrafii z kolei jest systemem, który odpowiada za całość. Digigrafii to jest system, który polega na kompozycji drukarki, medium i podłoża, za które ten stempel digigrafii odpowiada i certyfikuje te prace, dając gwarancję na 100 do 300 lat. Ten system ma to do siebie, że do tej pory jeszcze przed Epsonem nie słyszałem, żeby ktokolwiek pokusił się na certyfikowanie prac. Dla nas, ludzi, którzy wykonują fotografię, jest to bardzo ważne, bo jeżeli ktoś poważnie traktuje swoją pracę i chce sprzedać swoje fotografie bądź przekazać je do muzeum, my dajemy wtedy rękojmie gwarancję na to, że te prace przez ileś lat, ileś, mam na myśli na przykład dawniej, jeżeli praca w ciągu 10 lat miała jakiekolwiek zmiany, to autor takiej pracy, który sprzedawał ją w galerii, musiał tą pracę wymienić na nową, ponosząc koszta takiej wymiany oryginału. I to jest rodzaj rękojmi, no, jakby nie było też trochę plamy na honorze dla autora, któremu się takie rzeczy przytrafiły. Niedostatecznie dobrze przygotował swoją pracę. Tak. Czyli digigrafia to właściwie zbiór technik związanych z taką reprodukcją techniki materiałów, taką reprodukcją, która gwarantuje nam długotrwałe, poprawne eksponowanie zdjęcia, tak? Czy czegokolwiek wyprodukowanego w tej technice. Zbiór nie tylko technik, ale można by powiedzieć komponentów, dlatego że to tylko Epson daje maszyny, to są wyselekcjonowane maszyny, które muszą drukować w technologii tak zwanej na zimno, bo w wysokiej temperaturze następuje szybszy rozkład pigmentu, one uszkadzają. Wysoka barwnik. Temperatura po prostu nie tyle barwnik, co pigment. Z kolei do tego systemu zostały zaproszone też papiernie, czyli Canson i Hanemille. To są jedne z najstarszych papierni na świecie, które do tej pory funkcjonują i one już same sobą dają swoją markę, dają rękojmię na to, że te przez nie wyselekcjonowane papiery też będą trwałe. Dobrze, to ja teraz się wtrącę, bo jest pytanie od internauty. Ostry, jak możesz pokazać pytania z mojego komputera, to przeczytam takie, które nie jest na początku. Tomik. Jak to jest, że odbitki z lat 40. i 50. wyglądają jeszcze całkiem dobrze, przy nawet nieszczególnie specjalnych warunkach przechowywania, a współczesne odbitki są do wyrzucenia po kilku latach? Pewnie baryt. W ogóle słowo baryt jest słowem łatwym do wypowiadania, ale można sobie zrobić niezłą pułapkę, jeżeli się rozmawia ze specjalistami w tym zakresie. I między innymi też dlatego, jak odwiedziłem jednego z konserwatorów fotografii, zadałem mu pytanie, żeby zdefiniował precyzyjnie, czym jest baryt. I uważajmy tutaj, dlatego że wydruk, który się używa do drukarki, inaczej papier, który jest wykonywany do drukarki i później nazywa się to papier barytowy, może być równoprawnym
barytem, tak samo jak nazywamy barytem odbitkę z ciemni, to tak samo papier, który jest wkładany do drukarki barytowej, do drukarki pigmentowej czy atramentowej, jest również barytem. To jest jedynie podkład, biały podkład, który jest dodawany jako rodzaj podbicia bieli i stąd jest ta nazwa baryt. To niewiele ma wspólnego z trwałością. O trwałości decyduje cały proces fotochemiczny i to, że dawniej ludzie robili, przykładając dbałość, inaczej, przykładając się do tego, żeby te odbitki były poprawnie wywołane, wypłukane, utrwalone, ponownie wypłukane w odpowiednim czasie, żeby te procesy następowały, żeby też był sprawdzany proces wypłukania, czy tam nie znajdują się jakieś resztki chemikaliów. To wszystko decyduje o tym, jak te odbitki dzisiaj wyglądają. A to, że ktoś później robił, nie wiem, w szkole, w domu, w łazience, robił to szybko, na byle jakiej chemii, nie przestrzegał tych procesów, temperatur i tak dalej, a przede wszystkim płukania, to później skutki są takie, że te prace długo już nie wytrzymają. No ja pamiętam, chyba nawet my razem rozmawialiśmy o pewnym tutaj krakowskim usługodawcy, o Jakubie, który jako jeden z niewielu próbował robić te kolekcjonerskie odbitki w Krakowie. W ogóle to wynikało z tego, że tak naprawdę artysta, który potrafi sam sobie je zrobić w dobry sposób, to była jedna z niewielu dróg dla artysty fotografika, czyli musiał poznać całą technologię robienia dobrej odbitki kolekcjonerskiej, żeby móc je potem sprzedawać. Tak to było? Ty u Jakuba coś tam próbowałeś robić? Tak, ale to ma też związek z tym, że to jest też dosprzętowienie się, zrobienie profesjonalnie działającej ciemni fotograficznej. To nie jest tylko kupienie kuwet. Jeden z najbardziej newralgicznych sprzętów w ciemni to jest płuczka, która oddziela papiery, która gwarantuje, że te procesy chemiczne zostaną po prostu wypłukane dobrze. A tego się pytanie, nie zrobi w kuwecie. Digigraphy gwarantuje stabilność, gwarantuje, znaczy jakby ten znak, tak? Gwarantuje to, że te prace zostały zrobione w taki, a nie inny sposób, ale czy to ma coś wspólnego też z fotografią kolekcjonerską, z tym, że nie wiem, tych prac powstało tylko 20 i więcej ich nie powstanie. Czy to też ten znak odnosi się do tego, jeśli jest znak Digigraphy, to mamy taką pewność, tak, że jest to skończona, limitowana. Ten znak Digigraphy to jest nic innego jak suchy stempel. On ma trzy kształty do trzech nurtów tego Digigraphy. Jeden to jest Digigraphy muzealne, kiedy muzea robią sobie na przykład reprodukcję dzieł sztuki od siebie w limitowanej edycji, to one zakładają jakąś edycję, którą stemplują, potwierdzając tym samym, że to jest zamknięta edycja. Drugie Digigraphy to jest Digigraphy wykonawcze. W tej chwili w Polsce jest raptem kilka zakładów, które robią. Przynosisz swoje zdjęcie i prosisz, żeby to zostało wykonane w technologii Digigraphy. Oni, te zakłady usługowe, które to robią, wręczają ci nakład wykonany zgodnie z tą technologią, certyfikując jednocześnie, gwarantując to, że one zostały wykonane w tej technologii, czyli że przetrwają zgodnie z zasadami gwarancji, mają przetrwać tyle lat. I trzecim nurtem to jest Digigraphy autorskie, czyli ty ubiegasz się o uzyskanie standardu Digigraphy i wtedy ty dysponujesz tą pieczęcią, musisz się trzymać tej technologii. Natomiast sprawa edycji nakładu to jest sprawa twoja, bardziej twojej etyki, czy ty będziesz się trzymał ustalonych limitów, które nakładasz, czy nie będziesz tego robił. W tym filmie, który widzieliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, to Krzysztof Gierałtowski mówił o tym, że on szukał metody na zabezpieczenie swoich odbitek, bo tam ewakuował, widział, co się działo w czasie wojny z archiwami.
to on odnosił się do tej technologii digigrafii, czy on, bo tam nie było rozwiązania tak naprawdę, nie usłyszałem w filmie rozwiązania tego problemu. To rozwiązanie jest na MP3, ponieważ założeniem tego filmu była tylko zachęta do wysłuchania MP3 i jest prawie 9 godzin. Dlaczego nie złożyłeś wszystkiego w filmie? Masz z wszystkiego na pewno footage filmowy. A wyobrażasz sobie, nie wiem ile mi będzie bajdurzyć i nie wiem w jakiej minucie ile osób zaśnie. Natomiast wyobrażacie sobie, że złożycie jako materiał filmowy 9 godzin gadających głów? Tak. Na co dzień obcujemy z czymś takim. Dostarcz nam ten materiał, my go złożymy. Wyobraź sobie, że na Targach Łódzkich 8 godzin prowadziliśmy na żywo program o fotografii, o sprzęcie, o tym, co się dzieje. Da radę. Myślę, że to mogłoby być bardzo interesujące doświadczenie. Tak. Może ma to związek z moim egoizmem, ale ja bardzo lubię w trakcie dłuższych tras słuchać MP3 i pomyślałem sobie, że audiobook to pierwotnie myślałem, ale jak zacząłem później analizować to słowo, to nie ma jednak nic wspólnego z audiobookiem, bo to jest nagrana rozmowa, czyli wywiad. Jasne. I tak samo myślałem na początku, że będzie z tego audiobook, ale to jednak nie ma z tym, niewiele to ma wspólnego. Ci ludzie mają do przekazania bardzo dużą porcję wiedzy. I tak naprawdę wydaje mi się, że lepiej się słucha tej wiedzy, niż obcuje się z dodatkową przeszkadzajką, jaką jest obraz. Tu jest takie pytanie, Markot. Który z rozmówców był Pana zdaniem najciekawszy? Nie ośmielę się wartościować. Oj, no spróbuj. Kogo bardziej kochasz, mamę czy tatę? To jest tak, że ten materiał w ogóle to był dla mnie taki rodzaj bonusu, bo mogłem sobie potraktować jako bonus odwiedzenie tych osób. Niektóre z nich sobie mogłem tylko wymarzyć, a ten materiał dał mi pretekst do tego, żeby do nich pojechać. Ale też przede wszystkim ten materiał stał się dla mnie taką klamrą wydarzenia, jakie miało miejsce, nie wiem czy kilkanaście, ale na pewno kilka lat temu, bo tak się podziało, że miała miejsce taka wystawa w Zachęcie w Warszawie, pana Kossakowskiego, polskiego emigranta, który fotografował w Paryż. I ta wystawa zaczęła znikać. Zaczęły się robić plamy, zaczęły się robić przebarwienia i zrobił się wielki szum w środowisku fotograficznym, bo po pierwsze w takiej galerii miało to miejsce. Nie ma chyba bardziej prestiżowego miejsca do ekspozycji. Ja nie mówię fotografii, ale w ogóle sztuki. Współczesnej niż, szczególnie. Tak, tak. Niż Zachęta. A tutaj taka plama. Pan Antoni napisał nam, tak, przydałby się taki cykl, serial wideo. No, także widzisz, masz doping. Natomiast wracając do tej klamry, to tak się podziało, że mnie zostało to w głowie, bo pomyślałem sobie, że no niby mamy fajnie, bo mamy tak rozwinięte technologie, wszystko jest takie z najwyższej półki, bierzecie różne materiały, robicie później wystawę i okazuje się, że coś gdzieś się podziało źle, że coś takiego miało miejsce. I tak się stało, że jednym z ostatnich rozmówców do tego materiału to był konserwator, który został wezwany jako ekspert, który miał ustalić przyczyny, dla których tak się stało. No i dlaczego tak się stało? Okazało się, że wtedy Warszawa przygotowywała się na jakieś rozruby, gdzie obawiano się, w Europie były 2002 wtedy czy 2003 rok. Palili samochody, tak. Rozwalali witryny sklepów i sklepikarze wykupili
cały zapas MDF-u z Warszawy i okolicznych składów budowlanych. Tak, pamiętam te smutne ulice, tak poobklejane właśnie. A nic się nie stało wtedy. To było bardzo spokojnie. Pamiętam też przygodę mojego kolegi fotografa, któremu z drzwiami weszli do domu za głupi żart. Nie należy żartować w internecie. Naprawdę, wtedy się tego nauczyłem. Ale to przerwaliśmy. Natomiast skutek był taki, że im się nic nie stało, ale stało się zachęcie, bo zachęta nie miała wtedy pleców do prac, które miała zamiar pokazać. I kupili świeży MDF, niewysezonowany. Kasia Żebrowska też mówiła o tym kiedyś w Radio PIM jeszcze, jak mieliśmy audycję, że bardzo trzeba uważać na to, co jest z tyłu za fotografią kolekcjonerską, bo tam kwasowość, jakieś różne cuda, tak? Tak. I ten MDF sprawił, że te prace się odbarwiały. I ten konserwator, Krzysztof Dudek tutaj z Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, zrobił prosty eksperyment. Poprosił ich o jedną z odbitek i położył tam MDF, przykładając drugą część tej odbitki również na niego, na ten kawałeczek MDF-u. I co jakiś czas podchodził, podnosił, sprawdzał. Tam na filmie, może zwrócicie uwagę, dłoń w białych rękawiczkach podnosi MDF. Tam są na brzegach widać, ponieważ tam są największe emisje, najwięcej tego dziadostwa wychodzi właśnie z brzegów. I tak też się stało z tymi pracami w Zachęcie. Niektóre zaczęły tam zanikać, niektóre zaczynały dostawać przebarwień żółtych, brązowych. Zresztą pan Dudek też opisuje tak jeden z przykładów tego, jak można zrobić źle fotografii wtedy, kiedy się nie przemyśli do końca, w jakim sąsiedztwie będziemy ją chcieli przechowywać. To, co jest przerażające, to się zastanowicie, jak wrócicie do domu i weźmiecie sobie wasze zdjęcia, reprodukcje ważne dla was, które wiszą na ścianach, odwrócicie, rzadko która z nich, z tych prac nie będzie miała z tyłu MDF. Aha, a co, sklejka musi być, tak? Czy też z ten MDF? Papiery bezkwasowe. Papiery? One są bezpieczne. A pod tym jeszcze może być MDF, czy już nie? Czy ja po tym, co dowiedziałem się od, czego dowiedziałem się od tych ludzi, którzy się tym zajmują, raczej bym się nie odważył na to, żeby dawać jeszcze tam MDF, więc unikałbym. Mało tego, gro RAM jest wykonywanych również w tej technologii, że jest zrobiona z MDF. No cóż, no taki jest nasz świat, w którym planowało się postarza wszystko, żeby się szybko psuło i żeby się bardziej biznes kręcił. Ale czekaj, bo przeczytasz następne pytanie, a Wacek nie odpowiedział na pytanie poprzednie, bo się ładnie wykręcił. Który z twoich gości był najfajniejszy, czy też zrobił na tobie największe wrażenie i tak dalej. I teraz jesteśmy w dygresji. Właśnie z niej próbujemy wyjść. Nie pozwoliłbym sobie na to, dlatego że gdyby mi przyszło omawiać po kolei te osoby, to każda z nich omawia bardzo ważny element tej układanki. To ja trochę uporządkuję, bo są jakby dwa rodzaje twoich gości. Fotograficy oraz historycy sztuki i specjaliści od technologii przechowywania, tak? Mhm. Czy zauważyłeś różnicę w podejściu do fotografii fotografów, artystów i tej części takiej rozmówców, którzy tak naprawdę opisują to, co wytworzycie jako artyści? Tak naprawdę są tam trzy nurty, bo jeden to jest nurt, czy inaczej, jedna grupa ludzi to są artyści, autorzy fotografii, to na nas spoczywa odpowiedzialność za to, co oferujemy ludziom czy instytucjom. Druga grupa to jest grupa ludzi, która zajmuje się opieką nad tymi obiektami. Oni też są źródłem naprawdę wartościowej wiedzy, jeżeli chodzi o
o to, jak mądrze przechowywać te prace, jak je przygotowywać, jak je eksponować, czego robić, czego nie robić, na co zwracać uwagę i tak dalej. Tam są, jest inny specjalista od samej fotografii, inny specjalista jest od papieru, który się styka, czyli paszportu, teka autorska. Inna osoba zajmuje się wyłącznie ramą. Jeszcze inna osoba mówi o samej ekspozycji, czyli o oświetleniu, o wilgotności i tak dalej. To wszystko razem wzięte jest bardzo ważne. Jeżeli poważnie myślimy o tych pracach, które robimy, jeżeli mają trwać dłużej, jest trzecia grupa, która jest kuratorem, sędzią często, krytykiem i oceniaczem, czyli grupa historyków sztuki. Ja ich odwiedzałem chociażby dlatego, że ci ludzie mają bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o polskie muzealnictwo, bo to oni na pierwszej linii frontu mieli do czynienia z degradacją obrazu. Czyli są takim ogniwem pomiędzy autorem a konserwatorem. Między chorym a lekarzem. A powiedz mi, jak to się, bo pewnie też wiesz, ja bym zadał takie pytanie na twoim miejscu, na pewno je zadałeś. Jak się dowodzi tego, że wydruk jest w stanie przetrwać 300 lat, skoro 300 lat temu drukarek czy papierów i tak dalej takich nie było? A za 300 lat już nas nie będzie, żeby to sprawdzić. Takie pytanie zadałem, odpowiadała na nie pani Izabela Zając i to jest w MP3. Mianowicie zadałem jej pytanie, co to są testy starzeniowe, jak się je przeprowadza i na ile one są wiarygodne. No wiem, że najlepiej odpowie pani Izabela, czyli zapraszamy, wchodzicie na stronę wacławwantuch.com. Możesz to ostry napisać przy okazji na belce i tam w zakładce kolekcjonerska znajdziecie te wszystkie materiały, o których dzisiaj rozmawiamy i możecie sobie o tym posłuchać. Ale powiedz, czy ona przekonała cię przynajmniej? Tak, dlatego że nie potrafię powtórzyć tych słów i określeń naukowych, których czy pani Izabela używała. Natomiast sprowadza się to do tego, że są to metody ekspozycji na światło i badania tego, jak następuje degradacja pod wpływem najważniejszego czynnika, jakim jest światło. Bo to... Mnie zawsze zastanawia, czy... Bo też rozmawiałem o tym z Tomkiem Kucińskim z Epsona, kiedy opowiadał mi trochę o digigrafii. I właśnie zastanawiał mnie, bo jest zawsze jakiś taki procent niepewności, znaczy zdarzeń nieprzewidzianych. Coś przez te 300 lat może się wydarzyć, na co my nie mamy wpływu, tak? Ziemia zacznie się szybciej kręcić z jakiegoś powodu, albo wolniej się kręcić, no, cokolwiek, tak? No to wszystko ma wpływ. To nie jest cokolwiek, no. Przepraszam cię, ale żeby Ziemia się zaczęła szybciej kręcić. No, abstrakcyjny przykład. Po grudniu 2012, jeżeli nie zacznie się kręcić w drugą stronę, to uwierz mi, że przez najbliższe 300 lat nie. Dobrze. No ale czy ktoś bierze właśnie pod uwagę ten procent takich nieprzewidzianych rzeczy, które mogą się wydarzyć? No, na to nic nie poradzi. No dobra, przepraszam. Tomek Kuciński mówił właśnie o laboratorium, które sprawdza wiarygodność tych, inaczej, to laboratorium zajmuje się właśnie metodami starzenia i to ono potwierdza, czy dany papier, dana emulsja, dany pigment jest w stanie to wytrzymać. Można oczywiście dopatrywać się tutaj jakichś, nie wiem jak to nazwać, ale ktoś może powiedzieć na przykład, że podobnie było z płytami kompaktowymi, że miała być taka trwałość i tak dalej, okazało się, że tak nie jest. Natomiast ja nie znam laboratorium, które by badało faktycznie płyty kompaktowe, czy one faktycznie wytrzymają tyle, ile deklarowali producenci. Pamiętam jeszcze sondę sprzed 30 lat, w której Kurek i Kamiński tam deptali, smażyli te płyty i odtwarzali w pierwszych Philipsach, gdzie w
Polsce to jeszcze nie każdy miał magnetofon kasetowy, a oni już pokazywali płyta kompaktowo. No, a dzisiaj wiemy, że to nie do końca prawda. Przepraszam, przerwałem Ci, Jacek. Natomiast Tomek Kuciński dla mnie jest też ciekawą osobą, której nie ma w tym filmie, a był pierwszą osobą, którą odwiedziłem. Z kamerą, z dwoma kamerami i z rejestratorem, z dwoma rejestratorami dźwięku. I ja go przeprosiłem po kilku tych wywiadach, bo powiedziałem mu, że żeby ten materiał był obiektywny, to będzie uczciwsze, jeżeli tam nie będzie żadnej firmy. Mhm. A Tomek po prostu kojarzyłby się z Epsonem i nie chciałbym, żeby ten materiał szedł w stronę jakiegoś marketingu. Digigraphy jest czymś, co prędzej czy później stanie się normalnym standardem przy pracach o charakterze archiwalnym. Natomiast w tej chwili bardzo duży udział i dużą rangę mają materiały te klasyczne, analogowe. I żeby było sprawiedliwiej, pomyślałem sobie, że warto jest pokazać tą stronę i tą stronę fotografii tej klasycznej. Mhm. Masz pozdrowienie od Łukasza. Napisał, że pytań na temat nie ma, bo sobie zadzwonić do Was mogę, jakby co. Ale chciałem serdecznie Was pozdrowić, a szczególnie opalonego Wacława. Także zgaduję, że wiem, co to za Łukasz. Pan Bujek napisał, Radek, ziemia zwalnia prędkość obrotową. Prawda, panie Bujku, natomiast to jest jedna milisekunda na rok, więc za 300 lat to będzie, no nie wiem, no może kilka trochę. Sekund. Ciekawe, czy to Marcin Bujko. Potem Paweł napisał, że wilemresearch.com to adres strony www. Prawda, ten pan prowadził badania na temat, i zostaw to Michał, nie kasuj jeszcze, prowadził badania na temat trwałości wydruków z drukarek atramentowych. Z tego co pamiętam, to tam jest opisana również metodologia i tak mi się wydaje. No dobra, to teraz na chwilę przerwiemy i ja bym chciał poruszyć inną kwestię. Nie ma takiego... Przepraszam, jeszcze tylko wracając do tego na sekundę. Adam Sobota, pan Adam Sobota to jest kurator z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Jak zapytałem jego, czyli faceta, który przyjmuje do muzeum pracę, jaki jest jego stosunek do tych nowych mediów? On odpowiedział bardzo, powiedziałbym, współcześnie, bo powiedział prostą rzecz. Mówi, nie dajmy się zwariować, no w coś trzeba wierzyć. Są ludzie, którzy coś badają i albo dajemy wiarę, że to nie są jedynie marketingowe działania, które mają na celu wypromować jakiś system, tylko one po coś powstały. Mhm. I my może mamy coś takiego w charakterze jako Polacy, że lubimy nie dawać się drugiego dna, tak? Dokładnie. Natomiast na całym świecie ten system doskonale funkcjonuje i ma się dobrze. Mhm. Już nie tylko jako wykonawczy, autorski, ale tak samo to funkcjonuje w muzeach. Ty jakbyś pokazał, tam było takie pytanie pana Stanisława Mazura. Może pan opisać, jak przygotować zdjęcie, by spełniło wymagania kolekcjonerskie? Co po kolei? Bo troszkę już powiedzieliśmy o tym, ale jak to po kolei wygląda, tak? Znaczy najpierw trzeba zrobić zdjęcie, no to jest podstawa. A co dalej? Inaczej, ci ludzie, którzy się wypowiadają w tym materiale, mówią to o wiele lepiej niż ja. Natomiast gdyby to uprościć, to chodzi o to, żeby dysponować bardzo dobrym podłożem. Jeżeli mówimy o fotografii analogowej, to żeby dysponować podłożem, które gwarantuje to, że papier jest zrobiony z czystej pulpy bawełnianej, że jest to producent, który jest uznany i sprawdzony, że chemia jest z najwyższej półki, że my przestrzegamy procesów fotochemicznych i jedni uważają to za ważne, inni nie. Ja osobiście wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby jednak stosować kąpiel archiwizującą po przeprowadzonym procesie, która powoduje dodatkowo zgarbowanie emulsji fotograficznej. I ja nie chcę się mądrzeć na ten temat, bo o wiele mądrzejsi ode mnie wypowiadają się w tych materiałach na MP3-kach.
Jeżeli mówimy o digigrafii, ktoś, kto nie wie, co to jest ciemnia, tych ludzi przybywa i my możemy w tej chwili, dysponując ciemnią w cudzysłowie cyfrową, czyli pracując w komputerze, zakończyć naszą pracę w postaci wydruku. I tutaj nie weźmiemy sobie pierwszej lepszej drukarki, nie weźmiemy sobie pierwszego lepszego atramentu, nie rozróżniając nawet, czym jest atrament, a czym jest pigment. Nie weźmiemy sobie pierwszego lepszego producenta, nie wiem, garażowego, nie wiedząc, jaki rodzaj jest emulsji na tym podłożu, na którym mamy to wydrukować, bo później efekt będzie taki, że wystawimy pracę na słońce i ona po już tygodniach, miesiącach zniknie nam całkiem. Mhm. Mariusz z Irlandii napisał, że niedługo czeka mnie lot do Polski i zastanawiałem się, jak umilić sobie czas podczas lotu. Już wiem, mp3 ze strony www.wacławwantuch.com/kolekcjonerska.html. Dzięki bardzo. No, myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Kazis pozdrowił nas z północno-zachodniego Krakowa i zapytał, czy to Szkieletor w tle. Chyba na początku mówiliśmy, panie Kazis, czy pani Kazis, że to Szkieletor w tle. Oj, ale się nazbierało tych pytań. No, zadam ci takie pytanie, pani Sylwii. Czy pan Wacław będzie bądź sprzedaje swoje prace jako prace kolekcjonerskie? Mam kilka prac, które zostały opracowane jako kolekcjonerskie, natomiast nie jest to moim celem, przynajmniej w najbliższym czasie, dlatego że te prace, które przygotowuję, gdybym je robił od początku z myśleniem o pieniądzach, to chyba bym zrobił coś, co byłoby nie w zgodzie z tym, co robię. Nie takie miałem założenia, jak zaczynałem się na poważnie zajmować fotografią. To, że robię fotografię archiwalną, ma na celu przygotowanie tych prac do przekazania ich do muzeum. Natomiast nie jest moim celem przygotowanie ich na rynek kolekcjonerski. To, że one powstaną, będzie jakby skutkiem ubocznym, natomiast nie do tego dążę. Tak, ja pamiętam, bo to masz takie bardzo ortodoksyjne podejście do tego, czym jest sztuka. Nie powiem, żeby mi z tym było źle. Ale jest bardzo twarde. To troszkę cukru dla nas? Dla nas? Paweł, po pierwszych emisjach byłem niepocieszonym widzem za sprawą sposobów toczenia rozmów, tematyki itp. Przełomem były transmisje z targów w Łodzi. Ciekawe, merytoryczne, błyskotliwe. Czwartkowe programy stały się dla mnie też takie. Dzisiaj wypada mi powiedzieć, tego brakowało. Szapoba, panowie, świetny program. Ale jeszcze nie kończymy, dlaczego to teraz przeczytałeś. No tak, żeby troszkę cukru nam. Nie chwal dnia przed zachodem. Warto zbierać polskie fotografie, czy można na tym zarobić, albo i nie wtopić? A czym się różni polska fotografia od innej fotografii? No i do czym? Bardzo, przepraszam, znowu wrócę do tego materiału. I Paweł Żak, i Wojtek Tkaczyński mówią bardzo fajnie o naszych polskich kompleksach związanych z kolekcjonowaniem fotografii. Mhm. Nie powtórzę ich, bo oni to zrobią lepiej niż ja. Natomiast my mamy takie postrzeganie, że fotografia to jest coś, co nie powinno się różnić od ceny tego, za co płacimy w labie. Czyli to jest ta różnica, że na Zachodzie rynek fotograficzny jest, że tam, no już nie mówię, że Cartier-Bresson są, czy ale Górski, te 6 milionów sprzedają się za właśnie bardzo duże pieniądze, a w Polsce na aukcjach, jak jest sprzedawana odbitka, nie wiem, Tomaszewskiego czy Żaka, to jest kilka tysięcy złotych, 6, 8, nawet chyba Mucha za tyle był sprzedawany. Na temat tego rynku bardzo fajnie mówi pan Tomaszewski. Na temat tego rynku bardzo fajnie mówi pani Karolina z Fundacji Archeologii i Fotografii. Na temat tak samo tego rynku mówi Paweł Żak, mówiłem, że on na ten temat. Jeszcze kilka innych osób i nie chcę jakby cytować ich, bo oni naprawdę zrobią to lepiej ode mnie. Mhm.
Bujek, czyli Marcin, wrócił do tej... Redaktor Marcin Bujko, tak? Tak, redaktor Marcin Bujko, który jest u nas stałym gościem. 1,7 milisekundy na wiek. Ogląda. To jest opóźnienie Ziemi, więc ona staje bardzo powoli. Ja przepraszam, ale to jest jakiś problem z tym, że ona mogłaby zacząć przyspieszać? No, zaczęłaby przyspieszać chyba gdyby nie Księżyc. No, ale nie ma znaczenia. Bujek, testy starzeniowe robione są zgodnie z najlepszą wiedzą naukową i oczywiście można im wierzyć, na ile się da. Ale pamiętajmy, że nawet NASA popełniła głupie błędy, kiedyś rozwalili o Marsa sondę wartą 2 miliony dolarów, chyba więcej, bo pomyliły im się jednostki ciągu i zamiast w funtach liczyli w newtonach. Więc Szymon ma trochę racji. A ja teraz, bo już odczytaliśmy, tutaj są jeszcze pytania jakby trochę nie do końca związane z dzisiejszym programem, natomiast związane z naszym autorem. Przepraszam, kończąc jeszcze tylko tamto, to już Marx powiedział, że we wszystko należy wątpić. No, to ciekawe. Natomiast ja zadam Ci takie pytanie, bo na początku tego materiału była informacja o firmie Olympus. Nikt tego pytania nie zadał, ale ja Ci je zadam, bo warto by było powiedzieć, bo to jest mecenas tego projektu, tak? Co Olympusem robiłeś? Dlaczego Olympus w ogóle postanowił to wesprzeć, ten projekt? Czy to jest to, że jesteś związany z Olympusem, bo fotografujesz Olympusem? To jest też tak, że bez Olympusa po prostu by ten materiał nie powstał, z prostego powodu. Robiąc tego typu materiał, gdzie macie obraz i macie dźwięk, trzeba to czymś zarejestrować. Ja zapytałem Olympusa, czy pomożecie mi w tym, żebym mógł to zrobić przy użyciu waszego sprzętu, rejestratorów dźwięku, których nie za bardzo umiałem, które nie za bardzo umiałem je obsługiwać. Jak się okazało, bardzo często działa ta zasada, że nie bój się lwa, bo często się okazuje, że lew z bliska jest bez zębów. Jak zacząłem rozkminiać te instrukcje obsługi, okazało się wcale to nie takie trudne. Wcześniej po prostu nie miałem do czynienia z tym sprzętem. Miałem okazję bardzo dobrze poznać panią Ewę Balcerowicz tylko dzięki temu, że w dniu, w którym robiliśmy transmisję z konferencji, ona nabyła sobie rejestrator Olympusa i zupełnie przypadkiem przyszła do mnie zapytać, czy ja wiem, jak tutaj coś skasować, bo nie potrafiła. Także no, akurat to się przydaje. Ta wiedza z obsługi sprzętu. Ale też to jest bardzo fajny sprzęt. Tak, tak. Super w obsłudze, intuicyjny. Czyli tutaj firma z radością przyjęła, tak? Czy też z otwartością może przyjęła Twoją propozycję? Znaczy, mnie się wydaje, że to jest też tak. No, gdybyście Wy byli producentami sprzętu, dla Was też byłoby fajnie, żeby to było kojarzone z tematem, który jest fajny, bo macie do przekazania materiał, który jest warsztatowo nośny, bo ci ludzie naprawdę mają fajne rzeczy do przekazania. I gdybyście Wy wtedy chcieli przekazać aparaty, które filmują, przekazać do zrobienia tego materiału i rejestratory, które będą rejestrowały dźwięk łącznie z mikrofonami, to wtedy jakby całość będzie zrobiona tylko przy użyciu waszego sprzętu. Udało ci się to? Nie miałeś jakichś problemów technicznych? Nie było żadnych problemów, chociażby też z tego powodu, że ja robiłem duble. To jest tak, że zawsze na nagranie, a tylko ale część... Robiłeś duble w rozmowach? Prosiłeś... Przepraszam, złe słowo, bo nie zajmuję się filmowaniem na co dzień. Duble w sensie takim, że jadąc na taką rejestrację, ja miałem ze sobą dwa, czasami cztery rejestratory obrazu, czyli aparaty, które filmowały. Panami filmowałeś? Nie tylko. I miałem dwa rejestratory dźwięku, z czego jeden też filmował, a drugi rejestrował sam dźwięk. I co, w montażu to się sprawdziło? Tak, bo był bardzo zróżnicowany też sposób. Inaczej rysuje pen, inaczej rysuje E5 z całą szklarnią wymiennej optyki.
inaczej rysuje SZ-30, jeżeli no tak, nie, tak, tak. Nie pomylę jego symbolu. Bardzo fajne małpki tak naprawdę, które wystarczyło odpalić i one robiły, nawet w trudnych warunkach fajnie sobie radziły. I te wszystkie ujęcia, które były z różnych stron robione, fajnie się nadawały na przebitki. Jeżeli materiał jest na przykład robiony z fotografem, tam często między jednym a drugim ujęciem można było dawać materiał zdjęciowy i to trzeba było jakoś zmontować i nawet się ten system sprawdził. Nie miałem jakby pokusy ani potrzeby, żeby korzystać z profesjonalnych kamer. No, myśmy robili 2 albo 3 tygodnie temu taki program właśnie o filmowaniu lustrzankami, bezlusterkowcami, czyli aparatami z wymienną optyką. No i tam padały różne pytania też od widzów. Takim podstawowym naszym pytaniem było, czy to ma sens, znaczy, czy to jest potrzeba rzeczywista fotografa, filmowca, kogoś, kto chce zarejestrować nie tylko obrazek nieruchomy, ale też obraz ruchomy, czy to jest tylko marketing, czy to jest taka, nie wiem, ktoś wymyślił, że warto coś dodać, żeby się lepiej nasze aparaty sprzedawały. Jak ty to odczuwasz? Czy dla mnie w przypadku tego konkretnego projektu miało to bardzo ważne znaczenie, dlatego że na początku ja nie wyobrażałem sobie pracy takiej, że jadę do kogoś, zadaję pytanie, jednocześnie to filmuję i rejestruję. Byli kamerzyści, którzy ze mną jeździli, natomiast to się stało bardzo uciążliwe, bo przy 23 osobach synchronizowanie 4 kalendarzy to jest rzecz bardzo trudna, czyli 2 kamerzystów, osoba, do której jedziemy, plus mój kalendarz, to było strasznie uciążliwe. I któregoś dnia doszedłem do wniosku, że najprościej będzie wziąć aparaty, które nie będę musiał obsługiwać, tylko ustawię je, wcisnę play. To samo zrobię z rejestratorami dźwięku. I tak zacząłem robić mniej więcej, nie pamiętam, ale więcej niż połowa tego materiału była robiona właśnie w ten sposób. Informacja poprawiająca. Wackowi chodziło o SZ31MR, napisał Łukasz. O właśnie. Ten, dobrze mieć widzów podpowiadaczy. Żeby było rzetelne, cały ten sprzęt jest wymieniony na zakończenie. Sam montowałeś w ogóle ten materiał? Nie. Ja miałem pomoc w postaci Krzyśka Kalisza. Razem montowaliśmy to. Ja tylko wydłubywałem w cudzysłowie sekwencje, które chciałbym, żeby się znalazły w tym materiale. No dobrze. Minęła godzina, to może trochę zmienimy temat. Ja bym jeszcze zadał to pytanie od El. Jacy są inni wielcy fotografowie? Możesz doprecyzować to pytanie? No to jest dobrze. Ja rozumiem to tak, że jesteś wielkim fotografem, spotkałeś się z innymi wielkimi fotografami, których rejestrowałeś. Jacy oni są? A może też jeszcze troszeczkę w drugą stronę, czy są jacyś inni, z którymi się nie spotkałeś, a też uważasz, że no właśnie, że warto by tak było, zastanawiam się, jak są, to są też wielkimi fotografami. Ci wielcy fotografowie, których udało mi się odwiedzić, okazali się bardzo fajnymi, sympatycznymi, kontaktowymi ludźmi. I powtórzę może, dla mnie to był bardzo duży bonus i nagroda za to, że robiłem ten materiał. Nagrodą było to, że mogłem ich osobiście też poznać, bo części z nich nie znałem. Gdzieś zdobywałem telefon, dzwoniłem, pytałem, czy zechce pani porozmawiać na taki temat, bo przygotowuję taki materiał. I rzadko kto odmawiał. Ale zdarzyły się odmowy? To ciekawe pytanie. Zdarzyły się bardziej od strony, to wynikało bardziej od strony logistycznej. Na przykład pani z Muzeum Narodowego w Warszawie, to był czas, kiedy był remont w Muzeum Narodowym.
Podobnie jeden z kolekcjonerów, ważnych kolekcjonerów w Polsce, nie udało nam się zgrać terminów, a ja już musiałem kończyć ten materiał, więc nie mogłem. Nie zamierzasz projektu jakby ciągnąć, czyli na przykład stworzyć właśnie takiej bazy rozmów z fotografami o tych takich poważnych sprawach? Wydaje mi się, że tego materiału nie chciałbym już ciągnąć, dlatego że może ktoś to zrobi lepiej ode mnie. Ja się nie poczuwam do tego, że jestem jakimś, nie wiem, facetem, który się zna na filmowaniu, na robieniu wywiadów i tak dalej. A to można byłoby zrobić na pewno lepiej, mądrzej. Jaki ty jesteś, Wacław, już nie kończ, nie. Ja mówię serio, to co zrobiłem powstało spontanicznie, to nie jest efekt jakiegoś zamierzonego, planowanego latami działania. Bardzo często skromność jest oznaką wielkości i może zostaniemy przy tym. Tak jest. Tu mamy jakieś komentarze techniczne, to je sobie ominiemy. Kazis, nie wiem, Szymon, to przepraszam, bo to będzie takie trochę organizacyjne. Pan Kazis napisał, że jaki tam ze mnie pan. Pytałem was na Facebooku, czy będzie szansa na spotkanie i uścisk dłoni prezesa, tudzież przysłowiowe piwo. No, było takie pytanie na Facebooku, niestety nie odpowiedzieliśmy, to pewnie przepraszamy. Natomiast część ekipy musi od razu po programie wracać do Warszawy, więc... To znaczy ja. I Ostry, który realizuje. Więc w panice się pakujemy, ale z Szymonem się na pewno można spotkać, bo on będzie nocował w Krakowie. Tak, ja na weekend zostaję w Krakowie, więc myślę, że możemy jakoś się umówić na piwo i porozmawiać. Bezalkoholowe. Nie ma problemu. No, nie, dlaczego? Możemy i alkoholowe, już po godzinach pracy to. Tak, ktoś tutaj sugeruje, że godzina pękła i czas stawiać flaszkę. A to o 2 godziny chodziło, nie o godzinę. To albo musimy skończyć 59-59. I wtedy Patrycy stawia flaszkę? Krzysztof Patrycy, naczelny fotokuriera, jejku. Albo 2 godziny i wtedy Kemot, Michał. Michał też stawia flaszkę Michał za 2 godziny? Też za 2 godziny. Aha, no dobrze. Adam pisze, że Olympus ma fajne proporcje matrycy, to jak w 4:5 w analogu i to przekłada się na formaty papierów dostępne na rynku. Inna sprawa, że z małej matrycy Olka nie wygenerujemy bardzo dużych powiększeń. No dobra. Tu się nie zgodzę. Bo twoje powiększenie wisiało w Holandii na domu, tak? I to jeszcze z... Holenderska firma robiła jakieś kampanię reklamową, gdzie jedno ze zdjęć było reprodukowane z 3 milionów pikseli z Camedi C 220 albo z numerkami, nie pamiętam tych numerków. 3020 albo ty miałeś 3020. Tak, albo chyba. C 3000, ileś coś tam tak. było. I zdjęcie u podstawy miało 30 metrów, to które było użyte. Natomiast jak robiłem ostatni album, zebrałem prace, które były robione na przestrzeni 10 lat i tam były prace robione właśnie z 3 milionów pikseli. One nie były jakby utratą jakości przy pracach, które były robione przy użyciu kilkunastu milionów. Ja myślę, że tutaj można wrócić do tego pytania, czy będziesz sprzedawał swoje zdjęcia jako kolekcjonerskie. To na razie, żeby nacieszyć oko twoimi pracami, no to trzeba kupować albumy, tak? Nie można trzeba. Codziennie sobie pobrać. Można też sobie pobrać za darmo, jeżeli kogoś interesują te prace, to codziennie jest nowa praca do pobrania w formacie A4 na stronie. Mhm. Czyli mają państwo taką możliwość, żeby codziennie mieć nowe zdjęcie, a albumy też są warte posiadania. Albumy są bardzo fajne. Zawsze trzymam kciuki za nowy album. Trochę zmienimy właśnie teraz tematykę, odejdziemy troszkę, bo widzę, że są pytania również dotyczące tego obszaru, w którym jesteś znany jako fotograf, a nie reżyser, producent i tak dalej. Czyli akt. Dlaczego właśnie akt? Pyta Kemot, co jest takiego, co pana Wacława inspiruje w akcie? Pozdrawiam. To jest sponsor naszego alkoholu, jak dociągniemy do 2 godziny. Co mnie inspiruje w akcie, tak? Tak. Tym, czym jest akt, w tym przypadku nagość kobiety. Koniec. Lubię to. Ja myślę, że bardziej... tu będzie dobre pytanie, to
Wacek lubi wiśniówkę. Dobrze. Panie... Przeterminowana wiedza. Nie piwo, dobrze. Panie Wacławie, czy uważa pan, że akt jako taki strasznie się zdewaluował? Z nastaniem czasów, w których byle szesnastka wyskoczy z ubrań, by stać się modelką. Czy może nic tu się nie zmieniło, tylko po prostu popularność internetu sprawiła, że to bardziej rzuca się w oczy? Może też jest kwestią tego, co kto rozumie pod pojęciem akt, co wtedy jest degradacją, dewaluacją. Ja z tym problemu nie mam, dlatego że to, co dla mnie jest aktem, to jest coś, co owszem ma związek z nagą kobietą, ale traktowaną jedynie jako tworzywo do szukania zabawy ze światłocieniem, lepienia tego światłocienia, a że do tej pory przez 10 lat robiłem w warunkach studyjnych, tak w tej chwili odkrywam dla siebie nowe możliwości, robiąc w warunkach, w jakich robili starzy mistrzowie, czyli przy użyciu światła dziennego. I dodatkowo frajdą dla mnie teraz jest to, że po prostu robię inny rodzaj modelek, inny rodzaj ciała, inny rodzaj możliwości. A kogo teraz fotografujesz? Akrobatki i dziewczyny, które zajmują się gimnastyką artystyczną, czyli osoby o ponad przeciętnych możliwościach motorycznych. Ja pamiętam, że dawno, dawno temu twoimi ulubionymi modelkami były tancerki baletu klasycznego, tak? One potrafiły jakby pozować automatycznie, jeżeli tak to było, tak, że one właściwie przyjmowały pozę, a tylko musiałeś łapać ten moment, kiedy to było to, co sobie gdzieś tam wypatrzyłeś, a gimnastyczki czy sportsmenki, to one pewnie działają inaczej. One mają inny rodzaj możliwości, ale to też jest duże wyzwanie dla nas, czy dla osób, którzy fotografujemy. Dlatego, że ja przez nie zrobiłem pracownię ze światłem dziennym. Po prostu okazało się, że sprzęt studyjny nie jest w stanie... Wyłącz mój telefon ostry, dobrze? To SMS. Daj Android. Okazało się, że jeżeli robicie w studio fotograficznym i chcecie robić zdjęcia z dużą częstotliwością klatek na sekundę, nadąży wam aparat, ale nie nadąży wam lampa z ładowaniem się po to, żeby następowały kolejne wyzwania. Z Piotrem z Hensla rozmawiały? Rozmawiałem, nawet rozmawialiśmy o tym, żeby móc sprawdzić taką lampę, którą robi Hensel, która pozwala na 10 błysków na sekundę. Później summa summarum się okazało, że jest to dosyć skomplikowane. Ja nie chciałem za bardzo czekać, paliło mi się, żeby to zacząć. Wystarczyło tylko usunąć pół dachu, zamienić go na bezbarwny poliwęglan, usunąć jedną ścianę, zamienić ją tak samo na poliwęglan. Dodać do tego geowłókninę, która zmiękczy światło. Studio północne, czy...? Górna ekspozycja jest od strony zachodniej, czyli mówię o połaci dachu, a od strony południowej jest pionowa ściana. Grzeje. Jak do tej pory fotografowałem przy użyciu softboxa, tak teraz zapraszam dziewczyny do softboxa. Czyli to wszystko jest obłożone, znaczy całe przezroczysta powierzchnia jest obłożona geowłókniną, tak? Żeby to światło jednak zmiękczyć mocno. Znaczy, to ma dwa bieguny. Pierwszy był podstawowy, żeby nie robić sąsiadom darmowego przedstawienia. A sąsiedzi wiedzą, czym się zajmujesz? Już teraz tak jak możliwe, wyglądają. Możliwe, że wiedzą, ale możliwe, że nie wiedzą, więc nie chciałem nikogo gorszyć czy szokować. Ale mówiąc na poważnie, to chodzi o to, że jak przyjdzie światło, które jest światłem bezpośrednim, wynikającym z bezpośredniego światła dziennego, ono jest za ostre i
po prostu bardziej mi się podoba to miękkie światło. To pani Sylwia napisała, że pan Wacław jest niezwykle skromny. Myślę, że nie jestem jedyną osobą, która uważa go za niezwykłego fotografa, a tym samym jego prace warte są, by trafiły na rynek kolekcjonerski. Zacznę palić cegłę, to może zmienimy temat. No to Dominika napisała. Zdarzyło się panu zderzyć ze ścianą pruderii czy autocenzury ludzi czy instytucji przy okazji wystawiania swoich prac? Tak, ale musiałbym wtedy przytoczyć rzeczy, które mogły być niecenzuralne, jeżeli chodzi o reakcję ludzi ze środowisk rozgłośni takiej z Torunia radiowej. Ganiali cię? Proszę, nie tyle mnie, ale grozili człowiekowi, który powiesił jeden z plakatów, który reklamował wystawę. Może ominimy ten temat, bo są... Ale czy w muzeach, czy w galeriach, czy w jakichś takich miejscach, nie wiem, gdzie chciałeś wystawić swoje prace, albo ktoś ci zaproponował, a ktoś inny z takiej instytucji powiedział nie, bo nie będziemy, nie wiem, tej pornografii czy tej golizny pokazywać. Miałem kilka przypadków takich, gdzie ludzie obawiali się reakcji. Możliwe, że to były osoby, które z natury jakby były, jak to powiedzieć? Bigotami. Proszę? Bigot, takiego słowa. Bigot, ale też może byli bardzo zachowawczy, może uprośćmy to, mniej odważni. Natomiast spotkałem się też często z takimi reakcjami, że na przykład na wystawę były zapraszane wycieczki czy klasy dzieci ze szkół, a nawet słyszałem o przypadku, kiedy przyszła grupa kleryków na północy Polski. To dobre, to dobre. Ja jeszcze tak wrócę na chwileczkę do tej historii, o którą pytał, już nie pamiętam, Black Ops chyba, czyli młodą dziewczynę wyskakującą gdzieś tam z ciuchów piruriru. Pamiętam, jak w drugim albumie bodajże było piękne dziewczyny, piękne zdjęcie dziewczyny, która miała nazwisko Przybył. I podczas wernisażu w Łodzi była ta dziewczyna. Ja ją bardzo chciałem zobaczyć. No, ona miała taki super warkocz, czy w ogóle zdjęcie było genialne. Niezwykle naładowane erotyką, ale jak we wszystkich zdjęciach Wacka, to nie były takie oczywiste oczywistości. Bardzo chciałem ją zobaczyć i Wacek mnie przedstawił zresztą dziewczynce 16 czy tam 17-letniej, gdzie tam mama się zgadzała na przeprowadzenie tej sesji. A to była po prostu dziewczynka, ja bym ją minął na ulicy i w ogóle jakby no ta, na zdjęciu wygląda piękną, dojrzałą kobietę, no zresztą co będę opisywał zdjęcie, można sobie tam znaleźć pewnie i u ciebie na stronie. Natomiast Wacek zrobił te zdjęcia po prostu fantastycznie i w taki sposób poruszające emocje. Poruszające emocje, ale nie było to nic takiego, co by można nazwać wyskakiwaniem z kiecki, tak? Bo to chyba tak tam było. No dobra, ale to nie ze mną jest spotkanie. Mamy kolejne pytania. Czy są modelki, które odmawiają udziału w sesji zdjęciowej? Są takie modelki, na pewno. Nie mam, bo ale mam... Czy tobie odmawiają? Znaczy raczej nie mam, bo ja nie proponuję sesji. Większość dziewczyn, która się do mnie zgłasza się samodzielnie. W związku z czym ja raczej stawiam rodzaj filtra, który polega na tym, że zapraszam jedynie dziewczyny, które zajmują się akrobatyką, gimnastyką artystyczną. Ale to jest tak, że ty wybierasz spośród tych, które się zgłaszają? Czy też, nie wiem... Jak rozpuszczasz wici, bo możemy ci pomóc. Szanowne akrobatki, gimnastyczki sportowe, oglądające nasz program. Gdybym potrafił odmienić żeńską formę człowieka gumy, to wtedy napisałbym również, że zapraszam głównie tego. Kobiety gumy.
Brzmi dość durnie. Dlatego tego nie napisałem. Na stronie wacławwantuch.com znajdziecie kontakt do jednego z najlepszych polskich fotografów aktu, u którego możecie mieć fantastyczną sesję zdjęciową. Jeżeli jesteście chłopakami kobiet GUM albo innych fantastycznych kobiet, które warto by uwiecznić na super aktach, to też powiedzcie swoim dziewczynom, żeby zajrzały na stronę wacławwantuch.com i poszukały kontaktu z Wacławem Wantuchem, który jest tutaj obok nas. Dobra, .com. No i teraz masz skrzynkę zapchaną już. No, zobaczymy. Dominika pyta, co w ogóle pan sądzi o podejściu do sztuki? Patrz Nieznalska, Kozyra, krytykowane i ciągle ciągane po sądach. Polska jest już gotowa na nagość, lekką kontrowersję, czy jeszcze nam daleko? Jakie mądre pytanie. Nie do końca wiem, jak to jest z tą gotowością, dlatego że ta nagość ma związek nie tylko z Polską, ale w ogóle z historią sztuki na świecie. Przecież przypomnijcie sobie, jak się to zmieniało, chociażby w Kaplicy Sykstyńskiej. Przychodziły nowe władze, domalowywały listki, przychodziła zmiana władzy, te listki były zeskrobywane, ściągane czy odkuwane z rzeźb. To nie ma chyba jakiegoś specjalnego związku z Polską. Jasne. Mhm. Zombie. Jaki jest najbardziej podstawowy don't w kwestii fotografii aktowej? Zbić tą temat. Nie, może nie pozwoliłbym sobie na takie uproszczenie w sensie don't touch. Natomiast ale też byś nie powiedział dutacz. Przepraszam, wtrącenie. Dziewczyny to może gumiaczki. Ładne. Natomiast ja nie chcę tu robić za jakiegoś eksperta w fotografii aktu. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby się skupiać na tym, że my chcemy robić zdjęcia, bo gro ludzi tak postrzega sesję aktu, już nie mówię tylko o fotografach, ale tak samo modelki, że sesja aktu to jest coś, co tu inaczej. Tego typu skojarzenia nie biorą się z powietrza, bo bardzo często filmy czy literatura przejaskrawia żywot niejednego artysty, robiąc z osoby, która zajmuje się malowaniem, rzeźbieniem, rysowaniem nagiej modelki, coś, co kończy się jakąś sceną erotyczną. Natomiast obawiam się, że gdyby ludzie ci, którzy zmyślają sobie takie historie, kiedykolwiek samodzielnie rysowali, malowali, fotografowali albo rzeźbili, to ciekawe, czy do głowy wtedy w trakcie przyszłoby im, żeby myśleć w ogóle o kobiecie, jako o kobiecie, czy w momencie, kiedy ten biegun ma dwa końce, kobieta rysuje, maluje, fotografuje faceta, czy to faktycznie musi iść w tą stronę, w stronę erotyczną? Nie zadam ci tego pytania, czy nigdy ci się nie zdarzyło mieć jakiegoś takiego spięcia, bo to byłoby niestosowne, ale pewnie to jest ryzykowne, co powiedziałeś. Nie jest to ryzykowne, dlatego że ja też na początku tej pracy fotograficznej, kiedy wiedziałem, że będę fotografował bardzo dużo modelek, miałem wizytę u znajomej psycholog, z którą rozmawiałem na ten temat, jak się to rozpracować, jak się z tym poradzić, na co ona powiedziała bardzo prostą rzecz. Mówiła, że Wacek, pamiętaj o tym, że to my sterujemy naszą seksualnością, a nie ona nami. Ja nie miałem z tym problemu, bo z aktem miałem do czynienia i w liceum plastycznym, i na studiach, na akademii, więc niektóre, się tego mniej bałem. Niektórzy uważają, że nie jest tak do końca, jak mówisz. Że zombie. Właśnie. To spytam tak. Zdarzyło się panu trafić na sytuację, w której modelka sugerowała seks? Nie.
Może... A liczyliśmy na inną odpowiedź. Przepraszam, że zawiodłem zombiego. Natomiast jest tak, że Janerka już śpiewa taką prostą rzecz. Myśmy mieli wtedy po naście lat. On już wtedy śpiewał, szukam wciąż okazji i je mam. Uh-huh. Ja szukam okazji do fotografowania i je mam. No tak, moja żona cię pozdrawia. Ukłony i pozdrowienia dla Wacka, ogląda z Łodzi. Dziękuję wzajemnie. Kemot. Przepraszam, że o to zapytam, ale mocno mnie to zastanawia. Ile kosztuje sesja zdjęciowa i jak jest organizowana? Czy to jest tak, że wykonujesz też takie sesje? Sesje na zamówienie? Ktoś przychodzi, po prostu chce, czy kobieta, czy mężczyzna, żebyś zrobił akty? Ja powiem może tak. Ja od początku, jak zacząłem robić fotografię aktu, nie chciałem jej robić z myślą o pieniądzach. I zakładam sobie jakiś projekt, realizując go, dobieram do tego projektu modelki, które mi pomogą w realizacji tego projektu. I jeżeli ktoś chce robić sesję komercyjną, to raczej mi nie jest po drodze wtedy z takim projektem. Czasami się zdarza, staram się wtedy dać cenę, która raczej odstraszy, niż zachęci do tego, żeby zrobić sobie taką sesję. Może dlatego robię dosyć rzadko i robię niechętnie, dlatego że później cały materiał przekazuję modelce. Uważając, że nie chcę tych zdjęć, które były robione za pieniądze, na zlecenie, wykorzystać później w albumach. A czy mógłbyś powiedzieć o jakichś takich kosztach ogólnie sesji, tak? Jak to wygląda przy fotografii aktu, jeśli robisz do jakiegoś swojego projektu? No bo ja pewnie bym zadał tam... inne pytanie. Dasz się namówić na to, żebyśmy jesienią, kiedy będzie chłodniej, odwiedzili cię w twoim studio, na przykład na taką godzinę? Szczerych pytań o akt? Możemy tak zrobić, jesienią będzie tam chłodniej. Nie chcecie w tej naciągać, pracowni? Jak powiesz nie. Ani się widzowie nie obrażą, ani my, tak? Ale fajnie, myślę, żeby fajnie mogło być. Pojawić się tam u ciebie, pokazać to studio, które jest całkiem fajne i inne niż wszystkie, i może wtedy, bo na pewno zaraz zaczniemy się kręcić wokół miliona pytań o akt, bo wiesz, że masz fanów nie tylko w całej Polsce, ale i na całym świecie, którzy śledzą i bardzo by chcieli fotografować tak jak ty. Pewnie to trzeba po prostu widzieć tak jak ty, żeby tak fotografować. Ja was zapraszam, tylko że pamiętajmy o tym, że tam jest dosyć ciasno i te wasze klamoty mogą się tam nie pomieścić razem z nami. No ale to nie da się tak jak tu? Może dużo... czasami warto pokazać też kuchnię tego, co się robi, więc czasami wyjdzie to by było na pewno i tak dalej. Ciekawe dla naszych. Tylko że część tej waszej klamuciarni też wtedy będzie widoczna. No trudno, ale to akurat żaden problem. Iza jeszcze napisała, że na zajęciach w SPA Andrzej Zygmuntowicz mawiał, nie konsumujemy tego, co fotografujemy, zarówno zupy, jak i kobiet. No ciekawa teoria. Ciekawa. Dobrze. I zerknę jeszcze, czy coś jest nowego. Na razie to wszystko, jeżeli chodzi o pytania od internautów. No Marcin Bójko napisał, że ta sonda kosztowała jednak 2 miliony, bo to była tania sonda. Tak, Kemot, no alkohol zawsze będzie czas na rozmowę z panem Wacławem, nie? No tak. To do naszych komentarzy. I jeszcze tutaj komentarz Pawła dotyczący płyt CD, ale to już było tak dawno, że może temat sobie odpuścimy. Ja mam takie wielkie podziękowania, że w ogóle zechciałeś się pojawić tutaj. 1,5 godziny spędziliśmy z widzami. Nie było, mam nadzieję, źle, nie jakoś przerażająco czy stresująco dla ciebie. Super, że mogliśmy przyjechać do Krakowa. Ja mam podziękowania też za zaproszenie. I co, w takim razie my widzimy się za tydzień? Myślę, że tak. Myślę, że widzimy się za tydzień. Jeszcze co do tematu, jaki będzie... Ale ze mną się nie widzimy, bo ja dostałem właśnie zaproszenie na prapremierę. Za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie. Prapremierę Batmana. Katarzyna, idziemy na prapremierę Batmana.
w Warszawie o 20. Nie ma to jak powiadomić swoją żonę przez telewizję, co się robi za tydzień. A za dwa tygodnie, tak. Z tego, co mówiłeś. A potem lecę na koncert do... Nie chwal się. Najprawdopodobniej za tydzień się widzimy. Oczywiście zapraszamy na naszego Facebooka, gdzie możecie Państwo to śledzić. Albo na stronie Bankiera. Pozdrawiamy wszystkich widzów z Digital Photo Video i z Fotokuriera. A ja mam jeszcze pomysł. Mam w szufladzie jeden album od Wacka. I dla kogo? No to teraz dopiero wymyśliłeś trudną zagadkę. Tak, no właśnie, jakąś trudną zagadkę. Wacek zada jakieś pytanie, na które odpowiedź będzie nagrodzona twoim albumem. Ile lampek świeci teraz na straszydle w Krakowie za twoją głową? Super. To bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Jak znam życie, ja będę teraz musiał iść policzyć, żeby sprawdzić, która odpowiedź jest poprawna. Nie, ja widziałem, ile jest tych lampek. Aha. No to dobrze. Wystarczą dwie ręce. Dziękujemy Państwu, dobranoc. Widzimy się za tydzień. Dobranoc. Aha, halo, nie zerwałeś jeszcze? Nie zerwałeś? No bardzo dobrze. Piszcie tv@bankier.pl. Tak, dla pierwszej osoby, która da poprawną odpowiedź, album Wacława Wantucha.